Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj będziemy rozmawiali o kosztach, o takich kosztach, które są największe w hodowli, na co warto zwrócić uwagę właśnie, ponieważ część z Was zaczyna hodowlę i się zastanawia, jakie są koszty z tym związane. Często mówię o zarobkach, ile można na tym zarobić, czy w ogóle coś można zarobić. Część ludzi robi to hobbystycznie, a dzisiaj porozmawiamy o kosztach, co składa się na największe koszty u drobiu przy hodowli. Także zapraszam do oglądania i na wstępie oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jakąś tam subskrypcję. Na pewno będę się starał dalej dla Was nagrywać. Więc słuchajcie, zaczynając, nie przedłużając, pierwsza, najważniejsza rzecz dotycząca kosztów jest taka, że oczywiście musimy kupić kury. No i te kurki, słuchajcie, kosztują różnie, ponieważ teraz na rynku mniej więcej taka kura 16-tygodniowa kosztuje około 30 zł. Oczywiście wszystko się zmienia z miesiąca na miesiąc, a czasami z tygodnia na tydzień. Są kury, słuchajcie, jakieś ozdobne, które my możemy kupić nawet za 200-300 zł, natomiast tak średnio musimy na tą kurkę wydać 30 parę złotych. Wiadomo, że tej kurki nie kupujemy jednej, tylko kupujemy więcej, więc mamy pierwsze koszta. Drugie koszta to oczywiście kurnik, który powinniśmy na początku zaprojektować, albo zbudować, albo przerobić. No i tutaj też mamy koszta związane na przykład z poidłem, z karmidłem, z całym wyposażeniem, jakieś grzędy. Możemy te koszty trochę zredukować, po prostu kupując moi drodzy, robiąc samemu, a nie kupując gotowe. Wtedy mamy takie możliwości. Kolejna bardzo ważna rzecz dotycząca właśnie tego, w jaki sposób możemy zredukować koszty, to jest oczywiście kurnik, który gotowy na przykład w internecie kosztuje parę tysięcy, a my możemy przerobić jakiś stary garaż, jakąś starą, nie wiem, wiatę, czy też jakieś pomieszczenie gospodarcze. Mamy takie możliwości. Zawsze możemy tak zrobić. Kolejna rzecz, moi drodzy, która składa się na koszty, jak już powiedzmy mamy tą ściółkę, mamy te grzędy, karmidła, gniazdła, poidła, wszystko mamy dla tych kurek, no to oprócz tego ważne jest oświetlenie, które musimy pociągnąć. Część ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, ale pociągnięcie oświetlenia też nie jest zawsze takie proste, też może kosztować parę groszy. No i wiadomo, izolacja kurnika, jakaś wentylacja, fajnie jest mieć okienko w kurniku, albo takie małe drzwiczki, żeby kurki mogły sobie wychodzić i inne zwierzęta do tego kurnika, żeby za bardzo nie wchodziły. Okej, jeżeli mamy kurnik, jeżeli kupiliśmy kury, moi drodzy, też jeszcze Wam powiem, jeżeli ktoś by był zainteresowany kogutem, no to kogutki często, ale też nie zawsze są droższe od kurek, ale też trzeba liczyć około 30 parę, 40 paru złotych za takiego zwyczajnego, około 16-tygodniowego, bo wiem, że takie najczęściej kupujecie. Więc to są koszty pierwsze, które mamy i potem, słuchajcie, dochodzą koszty stałe. To są oczywiście koszty ogrzewania, koszty energii, no wiadomo, te wszystkie koszty stałe, które występują. Dużo hodowców nie liczy wody, a woda też kosztuje, no i tutaj w zależności od tego, ile mamy kur, jak mamy kur 10-15, one bardzo dużo tej wody nie wypiją, no ale też trzeba jakoś to wszystko uwzględnić w kosztach. Jeżeli chodzi o pokarm, moi drodzy, to mamy parę rzeczy do wyboru, bo nie, możemy na przykład mieć pokarm swój, to znaczy swoje zboża, swoje warzywa, ale wtedy musimy policzyć swoją pracę, na przykład paliwo do maszyn, eksploatację tych maszyn, dostarczenie tego zboża, no także to też są koszty, to nie jest tak, że my mamy swoje i nie mamy żadnych kosztów, bo mamy koszty na przykład pracy właśnie. Kolejna rzecz związana właśnie z kosztami, to są koszty, słuchajcie, właśnie takie już może, jeżeli byśmy chcieli na przykład kupować paszę pełnoporcjową, a mamy taką możliwość, żeby kupować paszę pełnoporcjową, wtedy nie bawimy się w te zboża, ktoś nie chce mieć jakiś super eko jajek, stwierdził, że będzie kupował paszę. Powiem Wam, że jeżeli będziecie dawać kurom paszę pełnoporcjową, to ma to swoje plusy i minusy. Minus ma oczywiście taki, że te jajka będą miały trochę inny smak i ktoś powie, że to są takie jak ze sklepu prawie. Ktoś może powiedzieć, że jajka, które właśnie, jeżeli karmimy kury tą paszą pełnoporcjową, po prostu będą niedobre, a plus jest taki, że te kury wtedy, słuchajcie, mają wszystkie wartości odżywcze zaspokojone, których często możemy nie zaspokoić właśnie w takich małych hodowlach. Więc tak to wygląda. I oczywiście, jeżeli chodzi o tą paszę pełnoporcjową, to uwierzcie mi, że wychodzi dużo drożej, jeżeli byście chcieli samą taką paszą karmić, niż zbożem i warzywami. To mogę Wam od razu powiedzieć, kiedyś to liczyłem. Koszty są sporo większe, ale myślę, że tacy hodowcy ogólnoużytkowi, tacy mali hodowcy, powiedzmy mali, w zależności ile macie kur, bo możecie mieć 400 kur i być małym hodowcą, no ale powiedzmy do tych 500 kur raczej karmią właśnie swoim zbożem, swoimi warzywami. Nie opłaca im się kupować paszy pełnoporcjowej, bo to się nie kalkuluje. Wiadomo, później, jeżeli mamy silosy, mamy wielkie fermy, wtedy inaczej to zupełnie wygląda. Więc to jest kolejny koszt i tu, słuchajcie, głównym kosztem właśnie u kur, oprócz tego, że teraz mamy koszty stałe,
to jest oczywiście jedzenie. Jedzenie jest bardzo dużym kosztem. Pomijam fakt pracowników, jeżeli macie małą fermę, bo wtedy to raczej tych pracowników nie będziecie mieli, albo może będzie jeden, dwa, max trzech pracowników. Natomiast właśnie główne takie czynniki, które wpływają, to jest oczywiście jedzenie. I tutaj słuchajcie, na jedzenie idzie dużo, jest to główny koszt stały. Cena jajka właśnie podnosi się też ze względu na to, że ceny zbóż idą w górę, więc ceny paszy idą w górę, więc fermiarze podnoszą ceny, handlowcy podnoszą ceny i po prostu później konsumenci za to finalnie najwięcej płacą. Więc tutaj głównie właśnie ma wpływ cena, powiem tak kolokwialnie, jedzenia, natomiast również teraz już obecnie i koszty stałe, niby tą energię, tamte ceny energii, prądu, czy tam mamy zamrożone, natomiast od przyszłego roku, słuchajcie, jak wróci ten VAT i to wszystko, to no, wydaje mi się, że znowu te koszty mogą wzrosnąć, natomiast mam nadzieję, że ceny jajka już nie wzrosną za bardzo do góry, bo już tak naprawdę są bardzo wysokie. Więc to są takie koszty, słuchajcie, główne, koszty stałe, które my musimy ponosić, czyli koszty jedzenia. Nie uwzględniamy w to koszty transportu towaru, bo musimy gdzieś to wszystko dowieźć, na przykład jajka, jeżeli sprzedajemy. Tak jak mówiłem wcześniej, koszty, słuchajcie, pracownika, ale również kosztami będzie nasza ogólnie praca, którą my też musimy policzyć, a hodowcy tego nie liczą, czyli po prostu koszt naszej pracy fizycznie, ile my musimy czasu poświęcić na to, żeby tutaj o ten kurnik zadbać, go wysprzątać, dać kurom jeść, pić i w ogóle dbać o kury. I ostatni taki koszt, słuchajcie, który może się zdarzyć nagle, to jest koszt jakichś tam chorób, koszty tego, że kupiliśmy kury, one się okazały chore, koszty tego, że jakieś kury nam w hodowli padły, a wierzcie mi, że jeżeli ktoś kupuje 10 tysięcy kur, to codziennie jakieś kury mu padają w większości, z tego co rozmawiam z dużymi właśnie fermiarzami, więc no, są to też koszty, które trzeba uwzględnić, ale główne koszty to są koszty właśnie stałe i koszty związane z jedzeniem, z pokarmem dla drobiu. To są takie główne koszty, które występują. Innych kosztów raczej tutaj nie uświadczymy. Oczywiście różne czynniki losowe mogą się zadziać, natomiast takie koszty podstawowe to te wszystkie, które Wam podałem. Oczywiście u nas na małych fermach, czy na małych takich gospodarstwach działa to podobnie, jeżeli koszty nam się bardzo podnoszą, na przykład koszty energii, albo koszty właśnie zboża dla kur, a my musimy to zboże dokupywać, no to po prostu też podnosimy ceny jajka, czy ceny właśnie brojlera, ceny kury, musimy podnieść do góry i to jest jak najbardziej, moi drodzy, zrozumiałe, normalne i myślę, że każdy tutaj albo większość konsumentów powinna to zrozumieć. Więc to na tyle, moi drodzy, jeżeli się odcinek podobał, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, no i widzimy się już w kolejnym odcinku. Odcinki, które są zaplanowane dla Was, oczywiście na dniach będą się pojawiać. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!